I to was serp ze skrycinek z herców Iron Shadow. Zacząłeś ścinać na początek, niestety, ale niestety nasze. Rozwalimy system zaraz. Czy wy przychodzicie? Tak, lecą tutaj. Inni lecą tutaj pilnować. To jest Sycylia, tak? Czekajcie. Dobra, Korsyka. To jest Sycylia na stówę. Korsyka i Sardynia, o tak. Chyba tak było. Lecą pilnować Sycylii, żeby nie było tutaj żadnej mafii. Tutaj Anders przepuszowuje Egipt. Tu przepuszowujemy przy pomocy naszego generała Stanisława Kopańskiego Japonię, a Sikorski kryje Niemcy, żeby nam się nie buntowali. A Kowalski będzie się desantować. Ciekawe, czy to jest przodek Mariana Kowalskiego, gdyż no, wpierdziel potrafi wpuścić. Tu raczej bez większych problemów przepchniemy tutaj sportem i odbijemy Egipt. Niestety kanał Suezki przeszedł w ręce w ZSRR-u na chwilę obecną. Japonię przydałoby się szybko zniszczyć. Żandarmeria Trójka. To perfekcyjnie, że Żandarmeria Trójka nam się zrobiła. Deszyfrowanie lecimy cały czas. Tu nie ma co, to lecimy teraz szyfrowanie przy okazji. Mamy już nasze badania w sprawie... nie mamy ropy. Więcej ropy od ruskich. Chodzi mi, że nasze... Kurwa mać, nie mogę się wysłowić. Doktryna lądowa jest na maksa zrobiona, okej. Powiedziałem. Chciała lecieć obowiązkową służbę, niestety. Daje nam minusy tempo budowy i przerobowo fabryk. Ale jesteśmy zmuszeni do tego, gdyż no, ludzi zaczynało brakować. Mieliśmy 100 tysięcy w rezerwach. A trzeba się napieprzać. Zanim się zorganizują, to lepiej ich zaatakować. Czy mają tutaj dywizję w mieście? A mają, ale to jest Imperium Syjamskie, a nie Japonia. Więc raczej bez problemu ich przepchniemy. Kurczę, nie zdążyłem ich zamknąć. Jeszcze przyszły tutaj dywizje japońskie. Ale taki trik, że chcę ich zamknąć. Oczywiście. Mają tutaj jeszcze obronę. Oj. Nie ma. Co się stało teraz? Jak pizło? A tu jest bitwa morska. Okej. Już wiem, co tak pizło. Ale tych kani od cholery. Czyli morsko jest szansa, że wygram z Japonią. Tutaj widzę, że myśliwce właśnie napieprzają. Nie muszę się wystawić z rezerw, żebym mógł to zrobić. A wy czemu tu stoicie? Przypisać dywizję tutaj. I za momencik odwalimy desant. Jep. Aha, Anders już stracił tutaj. Podbił to dużą część terenu, którą musiał. No to dajemy mu więcej terenu do podbicia. Żeby mógł się wykazać. Modernizacja kawalerii. Badania nad czołgami się przydadzą. No, przydałoby się te czołgi także zupgrade'ować w końcu. Tu mam nadzieję, że to Cesarstwo Indyjskie da radę. Bo nie mam zamiaru bawić się w przerzucanie dywizji.
Tutaj widzę, że Francja odważny plan zamknięcia Japończyków. Przez rzekę, ale raczej damy radę. Nie ma się co martwić na zapas. Dobra, wrócimy teraz do naszych myśliwców. Połączę ich wszystkich w jedność. Nie mogę z tych korzystać. Ale z tego już mogę. No to świetnie. Akurat mój. Z radzieckich nie mogę. I szybko trzeba się rozszerzyć, dopóki mamy zapasy. Bo jeszcze tutaj chyba Liberia przyszła. Tak w ogóle ciekawo tutaj słyszałem gdzieś opowieść o Liberii, że Liberia została stworzona przez Amerykę, żeby coś tam z czarnymi zrobić, jak byli wyzwoleni. Tylko nie pamiętam co. Czemu? Znaczy właśnie chciałem doczytać, czemu i dlaczego tak się stało? Bo akurat od Korwina to słyszałem, no Korwin to jest porządne źródło informacji. Czemu nie raszujecie? Porządne, rzetelne. Wabienie myśliwców. Wsparcie z powietrza, już dotarliście tutaj? Bezpieczne operacje, bezpieczne. I napieprzać się. Środkowe morze, to może dam jeszcze tak. Może. Dam tu połowę. Żeby móc przeważyć nad nimi. No i się bijcie. Rafinerie, więcej rafinerii, więcej. Tam gdzie można to dwie. Jak tam rekrutacja? Widzę, że kolejne dywizje się porobiły. Tu i tutaj. Natomiast tą dywizję przypiszę do Sikorskiego. Lepiej trzymaj trochę wojska w Europie, jakby coś się z ZSRR odwaliło. Przepychać szybciej. Oni tak za mało agresywnie grały. Pełną agresją. Zrozumiałem dlaczego tak słabo grają, nieagresywnie. YOLO, kurde, XD. Okupacja. Kurde, szkoda, że oddajemy te tereny pod okupację, skoro my je zajmujemy. To powinno być tak podzielone. Bo tracimy punkty przez to, znaczy nie zyskujemy ich. Przynajmniej kolejne dywizje japońskie teraz poparują. Zostało im już tych dywizji od 45 do 62. Skończymy Japonię tutaj. I gdzieś szykujemy się do desantu. Może z Francji. Te dwa desanty zaplanuję. Na to. Stąd na tą wyspę. I tutaj na tą wyspę. Później z tych wysp pójdę dalej. Tylko jedyne, co się tak porządnie obawiam, to jest, czy wojsko podoła. Czyli, czy flota podoła kryć wojsko. A co za tym idzie, czy nie wyparuję. A nie, czy moje wojsko nie wyparuje.
Przydałoby się czołgi właśnie robić. A czek, sekunda. Mam badanie nad zagranicznymi czołgami. No i poczekam sobie, aż się zrobi to badanie. Jest wypisane 4 dywizje do jednej... Do jednej prowincji, gdzie było, nie było w ogóle wojska. Polska Rzeczpospolita Ludowa. Akurat do dupy mi taka prowincja, jak nie ma tutaj żadnych fabryk. Tu też, tylko będę musiał ich naprawiać. Projektant czołgów. No, rush them. No i wyparowali. Świetnie. Już tylko daje nowe nacjonalistyczne imperium się jeszcze broni. Czy państwo chińskie. To imperium już padło. Wszystko padło. Tylko Japonia się jeszcze broni. Tylko, że Japonia nie zanektowała Chin zanim została wypowiedziana wojna. Z tego też powodu, żebyśmy mieli teraz trochę procent przewagi, ponieważ to byłoby uznane za ich prowincję. Ooo! Świetny pomysł! Brawo, USA! Wy jesteście jednak szybcy. Nauczcie mnie tego. Jak tak reagować. Zagrożenie. A, czołgi miałem zbadać. To jeszcze się nie zrobiło. Budownictwo 4. Zaraz siądzie, tempo budowy 10% szybciej. Dajność pozyskiwania surowców. Ja się tak zastanawiam. Czy... Nie, ciężki, okej. 18 dni, wow. Ja się... Kurde... Się zastanawiam, czy nie zrobić czegoś takiego. Że nie zamknąć tutaj w ogóle eksportu. Z tego tuż powodu, że... Znaczy, komputer ogólnie to często robi. No i nie wiem, czy by mi to było na rękę, czy nie. Teraz będę się trochę od, nie, uniezależniać od ropy. Czyli mam dużo... No nie. Ja praktycznie mam fabryk z eksportu, czyli nikt ode mnie nie bierze. Czyli dla mnie zamknięcie się na eksport byłoby... Jak najbardziej wskazane w sumie. Przynajmniej na chwilę obecną. Że po wojnie jakoś by się to zmieniło. Dobra, Anders, bo widzę, że już chyba trochę się porąbały tutaj rozkazy. I tak dalej. Coś tak sądzę, że już raczej resztę tutaj spuszują. Już Angole dadzą radę z ruskimi. Dajcie się tutaj i przetransportujcie tutaj. Póki otaczacie tą prowincję, jak to jest tylko jedna prowincja. I nic nie warto. Nie, wstrzymaj. Zobaczyć, z kim się jeszcze biję. Tutaj. Japonia została na Korei. Tu ich nie sięgnę, czy jak? A, się tutaj zamknęli. Ale nie mam prawa przejścia przez Mongolię, ale raczej tamci... Cała reszta zaraz z nimi się zajmie. Dam was Romanowi Abramowi. I wy się zdesantujecie stąd tutaj. Natomiast Stanisław Kopański ze swoją armią zdesantuje się stąd tutaj. I to wojsko, znaczy tą flotę tutaj posiadam, flotę, dlatego to ledwo flotą można nazwać. Słuchajcie, to się robiło tak. Kurwa, przybliż. Tak, shiftem. Można było zjednoczyć.
I eskorta konwojów nie tutaj już. Tylko tutaj. O, przeciwko okupacji w Afryce. Co oni mogą mi zrobić? Bananami rzucać? Deszyfrowanie automatyczne. Albo flota stacjonarna była ataki na konwoje. Ja idę w niszczyciele, nie okręty podwodne. Czy niszczyciele są tutaj? Ale ten czołg szybko idzie. Tylko to znaczy, że zaraz mi zapotrzebowanie, o tak, zapotrzebowanie na chrom wzrośnie i to mocno. Lepsze wyposażenie piechoty. A nie wzrósł, nie wzrosło zapotrzebowanie na chrom. Dobrze, cieszę się. Wy jesteście tutaj tą armią i nie macie co robić. A Abram się przerzuca. To nie wiem w sumie co robić. Te Włochy są już kończone i ja nie mam tutaj się męczyć z tymi moimi jednostkami. To wy wróćcie do kraju, sobie gdzieś pójdźcie, na przykład do Wiednia, pooglądać tam wystawy. Jak wygląda moje zapasy holowanej artylerii? 5000. Czyli artylerię przeciwżywotnią mogę sadać jeszcze więcej. Zgadza się. Zaraz pójdą desanty. 77-73 dni. Co mogę przez ten czas robić? Mógłbym wam zaśpiewać. Ale nie chcę was zabijać tutaj. Fajnie jest mieć widzów. Świetnie, zaprosiliście ich tylko po to, by mi procenty zabrać. To spisek. Zgłaszam. Tak nie wolno. Bo bardzo się zmęczyli podczas tej wojny. Francja dużo też straciła. A, bo Hiszpanię biła i potem sołtysami szybko giną. Ciekawe, czy te prowincje portugalskie mają tutaj jakieś fabryki, że im się opłaca. Ale odblokowane miejsce jest zero, czyli raczej się im w ogóle nie opłaca. Ewentualnie jako bazy morskie. Tu Japonia się pojawiła. No i no, powinni przepchnąć według mnie. Non problemowo. Holandia mogłaby mi oddać te prowincje. Wiesz, oni je marnotrawią tylko. Dalsze szczęście, że Dortmund do mnie należy. I mam te fabryki wojskowe. W Berlinie się nie buntują. No, wiedzą, że nie ma po co. Że nie mają szans. O Boże, opór w Afryce, no nie. Co ja chyba co ja teraz zrobię? Chyba się potnę.
ZSRR kontroluje Lublin. Kiedyś będziemy musieli to zmienić po prostu. A, no i miałem robić badania atomowe, chyba rakietowe również, żeby zrobić polankę into space. Tuwico? Dodam 10 konwojów tutaj. Znaczy 10 do produkcji konwojów tych stoczni, albo dam jeszcze nawet więcej. Działa przeciwpancerny dam i będę już wszystko z głowy, jeżeli chodzi o militaria. Wyposażenie piechoty. Ten wsparcia, a teraz wyposażenie piechoty przydałoby się tutaj zupgrade'ować. A i zabrać ropę od ruskich, gdyż już sam zaczynam produkować. I to ładne ilości. Sześćdziesiąt siedem, 67. Czy wszystkie dywizje lecą, czy są jakieś, które nie lecą? Wszystkie lecą. Czyli moja technologia pozwoliła na to, żeby wszystkie się zaraz desantowały. Tak, bo to jest plus 10, to jest plus 40, czyli w sumie 50 dywizji może się desantować. Ja pierdzielę, już tracę zaopatrzenie tutaj stojąc. Dobra, Japońcy są zajęte Amerykanami. Lecieć. Jestem z was dumny. Dobra, zaraz zajmę tą wyspę. Ale tak samo zapieprzać. W sumie tyloma dywizjami aż nie musiałem się desantować. Mogłem to szybciej zrobić przy okazji. Ale nie oceniajcie, co? Nieładnie tak. Oceniać ludzi, bo są inni, bo mają inne plany i marzenia. Jesteście z siebie dumni? Tu jest trochę tych myśliwców wroga. Ja mam tych myśliwców. Mam 300, czyli w sumie leci tutaj. Lecą wszystkie myśliwce i wygrywają. Bardziej niskiego szczebla. Przygotuję desant stąd na Nagasaki. A stąd desant. Zrobimy tak. Bo to jest inne morze, to popłyniecie tutaj. I stąd popłynę tutaj, ponieważ żeby... Muszę tutaj tymi statkami. Nie sięgają. To nieładnie. Tymi statkami muszę operować także w tych dwóch prowincjach pewnie, morskich. Muszę je zabrać stąd i wysłać tutaj. To jest morze wroga niestety, więc mam nadzieję, że sobie poradzi mój super admirał. Broń przeciwpancerna.
To jak, a wy planujecie desant stąd? Nie tu, na Hiroshimę. Chociaż tu jest... A można zrobić taki myk. Że zaatakuję na przykład połową Hiroshimę. Czy pójdę tą połową tutaj? Żeby była wyraźnie oddzielona. Teraz zaczęły dzwony walić. Świetnie. I wy się desantujecie tutaj. A wy się desantujecie obok. Czyli ci będą zajmować wojsko tu, ci się desantują i pomogą od lądu. No i w końcu ta Hiroshima zostanie zajęta. Tak, świetnie, dzwony, napierdalajcie mocniej. Niech was, kuźwa, świat usłyszy. O nie, na Tajwanie też mam opór przeciwko okupacji. Jedna fabryka wojskowa. Jezus Maria, jaka strata. Więcej rafinerii, im więcej tym lepiej. Mogę trochę tej ropy odpuścić. O, as, świetnie. Skoro zyskuję tylko 4 fabryki, nie opłaca się wysyłać tyle na eksport, połowę moich surowców. Bardziej by się opłacało mieć dla siebie, to przynajmniej ograniczę ten eksport. I będę miał więcej, na przykład, znaczy, będzie mi się bardziej opłacać, co teraz, a to... Będzie mi się bardziej opłacać z tego też powodu, że będę miał więcej ropy dla siebie i będę mógł lepiej ruskich spłacić. Macie wystarczająco żarcia, nie ma problemów z zaopatrzeniem. Przeszkolę was w tym czasie. Was też w sumie mogę przeszkolić. Chyba wtedy opór mi się w całym kraju nie zrobi. Andersa też przeszkolę, jak dopłynie. Już cała reszta. Ale nic, dosyć daleko. Czemu są tak daleko? Konwojów nie starczyło? Dobra, teraz was przeszkolę. Uuu, ta amerykańska flota nie ma szans tutaj z japońską. Nie ma tutaj żadnego lotniska, na które mógłbym polecić i zaatakować. Trochę bieda, w sumie sam mógłbym je zbudować. Buduj. Baza lotnicza. To się liczy... Nie, to się liczy jako cała wyspa, okej. Wydobycie zwiększone. Dobra. Czekajcie, bo muszę coś pomyśleć teraz. Ponieważ... Produkcja jest na 100%. Więc nie wiem, czy umiałbym robić na 125%. Nie mam pojęcia. Ale chyba sobie walnę tempo budowy, żeby po prostu szybciej budować te rafinerie. Im szybciej, tym lepiej.
A jak miałem zwiększoną wydajność produkcji, to mogę jeszcze jedną fabrykę tutaj od ruskich odwołać. Gumy od nikogo nie biorę. Nie, brałem trochę od Holandii przez moment, ale to było tyle. Wezmę ograniczony eksport. Widzicie, mam więcej ropy dzięki temu. Mogę mieć więcej fabryk do mojej korzyści. A eksport się nie zmniejszył. Mogę zostać na ograniczonym eksporcie. Flota stacjonarna. Tu są zorganizowani, lecz wolałbym, żeby polecieli wszyscy naraz, czyli jeszcze trochę poczekam parę dni. Okej, ta armia jest tam, tu jest Andersa i Anders jeszcze płynie. Ha, bo to jest jedna armia, zapomniałem. Never mind. Jak tam się buntują, kurwa, budują. Buntują, to mi się to nie przeszkadza. Już tutaj gotowi? No to lecimy. Dobra, nie lecimy, bo mi flotę zniszczyli chyba. Nie, lecimy. Co, czekajcie, ten rejon mam zrobić, czy jak? Jak zrobię tak, to wtedy oni płyną. Ale oni nie płyną, nie mam pojęcia czemu. Są przydzielone dywizje, są przydzielone transportowce. Dobra, ci już płyną. Ci tu nawalają i raczej dadzą radę. To ci obok Hiroshimy. I ci na Hiroshimę teraz. Dobra, desantowałem się w Nagasaki i lecimy od razu dalej. Co wyspę trzeba zająć? Ile tu jest dywizji? Bo 4, okej. Nie raszuj, sam 4. No nie raszuj, idioto, sam 4. Może z 11 kolejnymi? Tak. O-o. Kurwa mać. Mocy! No jest problem. Kurwa, do portu. Przerwać działanie, nie wyszło. Plan się spierdolił, trzeba spieprzać. Badania atomowe zrobione. Czy żeby... Dajcie chwilę. O kurwa, zniknij. Ja pierdolę, co jest? Ora, idź na bok. Chcę zobaczyć, czy... jak to było? Poland... Can into space. Finish all rocket technologies. Okej. Okay. Więc pójdę teraz w rocket. A my się chyba widzimy, coś tak myślę. W kolejnym odcinku z... Earth.
Ile chromu mam. Spadać ruscy. To jest tutaj? Ile chromu zyskałem. Na bogato. Ludzie, przecież ta budowa teraz ruszy. Jak porąbana. Dobra, nieważne, nieważne, do zobaczenia w kolejnym odcinku z Hearts of Iron 4, ja to jeszcze trochę rzeczy pokombinuję, popatrzę szczegółowo i widzimy się już w kolejnym odcinku. Pa!